Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień dobry. Dobrze, pierwszą panią już widzę, mamy robi brzuch. Robi brzuch i czyta poradnik, kuźwa, nie wiem, modowy, albo jak ćwiczyć poprawnie brzuch. I żeby w 100% skupić się na ćwiczeniu brzucha, musi czytać tą zasraną gazetkę. Bo nie można po prostu się skupić na treningu, spiąć normalnie brzucha i spinać tego brzucha na tej zasranej ławeczce. Nie, bo trzeba czytać zasraną gazetkę, bo może nowe butki sobie kupię, albo może jakieś nowe sandałki. O, Januszku, kup mi! Nie, tak się tego nie robi. A ja już wiem, po co te pan ćwiczy. O, a tu muszę akurat powiedzieć, że to ćwiczenie jest prawie wykonywane idealnie, tyle że brakuje mi tutaj partnerki. Bądź partnera, nie wiem, nie oceniam. A, zmienia sobie tutaj rączkę i masuje sobie powietrze, albo wyobraża sobie tak, no, ten... To jest temat nie dla dzieci, nie ważne. Okej, co mam? O, tu będzie jakiś fighter? Wait. Ja myślałem, że on będzie nawalał, wiecie, w jakiś tam śmieszny sposób czy coś, ten worek. A on sobie ćwiczy walenie z bani. Nie! Nie! Nie mogę, po prostu nie mogę. Choć z drugiej strony muszę przyznać, że jak on tak będzie walił tym łbem, to naprawdę banie będzie miał taką twarzę, że jak przyjdzie, jak komuś normalnie dupnie na ulicy, to ja dziękuję bardzo. O! Ja wam puszczę, bo to naprawdę będzie pasować przy tej muzyce. Jak nic, kuźwa. To było tak. Tylko że to chyba nie o to chodziło, bo miałeś hantle, chłopie, w ręce i mu powinieneś robić kaptur, a nie machać głową! DP, o! No, takie pompki! O Jezu, jakie pompki! Chłopie, czy ci nie szkoda twojego... Ja nie wiem, może on tam nic nie ma w sumie. Też jakaś myśl. Jakbym tak robił, obijał przednią częścią ciała, gdzie tu jest no twarda nawierzchnia, w taki sposób, to tak trochę chyba, kuźwa, by mnie trochę to bolało, ale ja nie wiem, może ten tutaj, to może nic tam nie ma. Ale te pomp, ta perfekcja, ten łuch, który tutaj ma z plecami, z dubskiem, że go plecy nie bolą, to już nieważne. No przecież tak się pompki robi. Ja utknąłem tu. Czemu to nie masz strzałeczek? Idź tu, idź tu, idź tu. Wejdź na odwrót, w lawie jest. No kuźwa, gdzie? Tu są bloki niewidzialne. No gdzie? W dupie mam tą mapę. Bo ja się stresuję, że wy zaraz będziecie pisać: kuźwa, nie stój w miejscu, graj, bo zaraz się znajdzie taki debil, jeden z drugim, kurde, który nie rozumie, że muszę pomyśleć. 12 seconds later. No i już się zaczyna, o, i graj, no i graj. Nie stój, tylko graj, nie stój, tylko graj. Pocałujcie mnie w dupę. LJ, nagrasz coś o fidget spinnera? Nie. Jesteś p***wany, znikaj z YouTube'a. Dobra, idę. Idę, do widzenia. Jeszcze to Mateusz. Mateusz, wiesz co, wiesz, takie rzeczy. Mati. O kuźwa. Mati, rozwaliłem fidget spinner przez siebie. Mati. Mateusz. Jep, Any. Tak, dokładnie. Anysz miało być. Jep, Anysz, ty alkohol. Jep się, wyrucham Akiri, jep się, masz małego i jak job ruchasz, to wkładasz na 1 centymetr i dalej już nie... Naprawdę? I dalej już nie tak słabo ruchasz, ze psa zrobiłeś, a nie w ty kurwa! Ja nie... Jakub! Jakub! Mieszka w...
I ty żeś takie, i ty żeś z takie... Krakowa! Myślisz, że Saturday to wtorek, Jakub! Piesełku! Czekaj. Czemu? Ja mam przygotowane coś takiego u ciebie, bo ty montujesz i ja chciałem dzisiaj zrobić specjalny montaż dla ciebie do śmiechu. Okej. Bo ty zrobiłeś ostatnio taki fajny, to uwaga. Robimy jaka to melodia z mojego śmiechu. Uwaga, mam przygotowane. Ha, 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 ha. Najgorzej, że to będzie w takim tym, w takim, no w powietrzu pewnie, nie? O! Five minutes later. Przerąbałeś sobie tym poziomem całą mapę. O, dobrze, zaczyna się powoli rozkręcać. Artur, co by tu... A wiem, Mati, ty ciopcia. No ty szujo, jak śmiejesz w ogóle mi takie coś powiedzieć. Przecież ja w tym momencie to mnie tu zakuło, tu. Złamałeś mu serce. Gdzieś tu w serduchu mnie zakłada. Pękło mu. Nie wiem, gdzie jest serce anatomicznie dziś. Pękło mu sutek lewy i prawy. Ja jestem w tym momencie trochę taki zażenowany i trochę przerażony. Cringe, tym. Jest cringe. Jest taki cringe. Mały cringe. Jesteś tak mały, tak słodki. Patrzę na to zdjęcie, że po prostu ja sobie nie wyobrażam nawet, żebyś mógł powiedzieć coś takiego. A ja... może ktoś mu się włamał na konto? Chyba tobie. Może jego mama. Może tobie pomagał ktoś to pisać. Może tata ci się włamał na konto i chciał pocisnąć LJ-owi. Przyznaj się, brat ci pomagał, siostra, kurde, nie wiem, mama, ciocia, kto. Cokolwiek. Ja nie wiem. Nie byłbyś w stanie czegoś takiego napisać. Poważnie. Ale to było, powiem ci szczerze, że trochę się uśmiałem, bo jestem w szoku, że dziecko w takim wieku, to ile może mieć ten mężczyzna, Jakub? 8, 6. Około 8 lat, 9. 9 lat i tak bogate słownictwo gwarantuje ci, będziesz siódmym wieszczem Rzeczpospolitej RP zaraz po Michale Wiśniewskim, który już nie nagrywa filmu.